Oczywiście w naszym obiedzie nie może zabraknąć czego? Deseru. Co możemy polecić na pyszny jesienny deser do świątecznego obiadu? Szarlotkę. Zwykłą, prostą szarlotkę w zdrowym wydaniu. Do tego potrzebujemy 1,5 szklanki mąki ciemnej, szklankę płatków owsianych, 0,5 szklanki oliwy z pestek winogron, 8 jabłek i łyżeczkę cynamonu. Wykonanie ciasta do szarlotki jest bardzo proste. Do miski wsypujemy mąkę, 1,5 szklanki ciemnej mąki i płatki owsiane, szklankę płatków owsianych najlepiej by było zmielić na mączkę w młynku, na przykład do kawy. Wlewamy olej i wyrabiamy ciasto najlepiej ręką. Tak przygotowane ciasto jest w dosyć sypkiej formie. Wsypujemy do naszej foremki do pieczenia, która jest wysmarowana tłuszczem i wysypana mąką żytnią. Zostawiłam odrobinę ciasta, żeby wykorzystać je potem na wierzch naszej szarlotki. Jabłka oczywiście umyłam, obrałam i starkowałam na tarce o grubych oczkach. Do tego wsypujemy cynamon i wszystko dokładnie mieszamy. Spód ciasta lekko ugniatamy łyżką i na to wsypujemy jabłka. Na wierzch wsypujemy pozostałe ciasto z ugniatania, dosłownie odrobinę, żeby ładnie się zapiekło. Tak przygotowane ciasto wstawiamy do piekarnika na 380 stopni Fahrenheita na około 40 minut. Bardzo proste w przygotowaniu, może przygotować nawet mąż. Szarlotka piekła się około 40 minut i też już jest gotowa. Wygląda wyśmienicie, również można udekorować żurawinami i jakąś zieloną gałązką.